O ile 25% inwestycji traktuje się jako taki poziom zabezpieczający przed zastojem, to znaczy miasto, które 25% swoich dochodów inwestuje, jest miastem, które utrzymuje stan posiadania. W Grudziądzu ten wskaźnik, o którym tutaj mówię, wynosi w roku 2015 13,4%, przy czym tak naprawdę on jest poniżej 10%. Ponieważ inwestycje inwestycją nierówne, jeżeli bliżej byście się przyjrzeli tak zwanym wydatkom inwestycyjnym, bo to są wydatki inwestycyjne i majątkowe, czyli teoretycznie takie, które przysparzają majątku gminie, ale ogromną część tych bardzo niewielkich wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na przykład na obejmowanie kolejnych udziałów w spółkach sportowych. No przyznacie Państwo, że choć teoretycznie jest to wydatek majątkowy, który przysparza miastu dochodów, no to wiadomo, że nie są to inwestycje, które kiedykolwiek przyniosą albo miejsca pracy, albo dodatkowe dochody i tak dalej. Po prostu miasto będzie posiadaczem kolejnych partii udziałów w spółkach klubów sportowych. I de facto oznacza to po prostu finansowanie przez miasto sportu wyczynowego, prawda? Na ten cel w tym projekcie budżetu przewidziano ponad 4 miliony złotych i jest już autopoprawka, która dorzuca jakby do tego jeszcze 5 milion, prawda? Nie liczę oczywiście różnego rodzaju wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i tak dalej. Generalnie mówię, jest to pewna wskazówka, żeby charakteryzująca jakby patrzenie na Grudziądz ze strony władzy, to jest to, że na sport wydajemy ponad 17 milionów złotych, utrzymując klubom prowadzącym zawodowy, znaczy uprawiających zawodowe dyscypliny sportowe, obiekty, prawda, i tak dalej, wykupując te udziały, czyli de facto je finansując wprost z budżetu, bo nie mówię tu o finansowaniu ukrytym poprzez spółki, prawda, miejskie i tak dalej. Więc miasto wydaje ponad 17 milionów na sport i 7 milionów na kulturę tak zwaną, czyli na teatr, na muzea, na biblioteki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To też coś o naszym mieście mówi. Także biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których mówię, tak naprawdę ten wskaźnik dla Grudziądza jest poniżej 10%. Czyli to miasto po prostu inwestycyjnie umarło i rzeczywiście jak spojrzycie tutaj na te projekty, no to poza tam kończeniem tej inwestycji polegającej na dobijaniu grudziąckiej starówki, czyli remontu torowiska, tam praktycznie nie ma już żadnych znaczących, większych inwestycji. Tak jakby nagle, tak jak powiedziałem, w Grudziądzu ktoś wyłączył światło.